witajcie na kanale. Dzisiaj witam się z Wami w moje urodziny. I to dokładnie. Także mega się cieszę, że mogę nagrać ten odcinek, że go zobaczycie, w sensie jutro pewnie, w środę. Także cieszę się bardzo. Dzisiaj pewnie czeka na nas trochę niespodzianek, bo w sumie jest dopiero ranek, jest tak przed południem, także cały dzień dopiero się zaczyna. Ja już na pewno wiem, że my z Michałem wieczorem wychodzimy na miasto, także na pewno wieczorem sobie pójdziemy jakoś poświętować. A tymczasem czekam jeszcze na Michała, bo on po prostu chyba coś przede mną ukrywa, znaczy na pewno coś ukrywa, bo chodzi z jakąś taką dziwną, podejrzaną miną i ja wiem, że to na pewno chodzi o prezent, po prostu wiem na 100%, no bo jak wiecie, o co innego, to jest bardzo podejrzane, że akurat w moje urodziny chodzi, tak wiecie, jakby chce mi coś powiedzieć, ale czeka jeszcze, także coś czuję, że to chyba o to chodzi. Jestem strasznie ciekawa, co to takiego. No dobra, zamknęłam oczy. Jeny, ja się zaczynam stresować, to miała być zwykła niespodzianka, no. I to jest zwykła niespodzianka. No ja myślę, gdzie ten mój prezent? Dobra, wiecie co? Agata właśnie poszła na zakupy z mamą. Nie wiem, pewnie jakieś ciuchy będzie chciała kupić. Kolejne. Już nie ma miejsca na to w szafie. Ale wykorzystam ten fakt, że jej nie ma i poszukam jej jakiś prezent na urodziny. W sumie tak średnio wiem, co mogę jej kupić, ale wpadłem na jeden taki genialny pomysł. A mianowicie, a może jakiś lot w jakieś takie fajne miejsca. Coś mi wchodzi po głowie, jakaś Malta, Cypr, takie wyspiarskie bardziej tematy. Ale poczekajcie, sprawdzę tylko. Dobra, jestem na stronie Ryanaira i zobaczymy, jakie mają loty. O, czekajcie, lato czeka. Zobaczymy, jakie mają fajne oferty. Kraków mnie tak silnie nie interesuje. Może, aczkolwiek poczekajcie, Kraków... z Warszawy. Jest Wiedeń, Liverpool, Pescara, Włochy, może Włochy jednak? O, jest! Słuchajcie, a może Barcelona? Co? Agata zawsze chciała do Barcelony pojechać i zobaczymy, jakie są kwoty. Bo tak bardziej planowałem na sierpień, więc czekajcie, czekajcie. No, 500 zł za lot. Nie tak źle, więc myślę, że taki lot będę celował. Kupiłem właśnie lot do Barcelony! Wiecie co? Zmieniłem trochę miejsce wylotu, nie z Wrocławia, tylko z Poznania, ponieważ jest trochę bliżej, więc trochę wygodniej będzie się przemieścić. Więc zobaczymy, jak Agata zareaguje na prezent. Prezent jest tutaj. Już? Tak. Już? No już możesz otworzyć oczy. Tak? Tak. Dobrze, w ogóle mam coś dla ciebie. Coś tu czuję. Tak? To jest dość... Otworzyłam oczy. No. Yeah, bukiecik do mojej kochanej kobiety. Ale piękne, takie ładniutkie kwiatki. Bardzo dziękuję. Ładne. Patrz, niebiesko. Niebiesko, czerwono, zielone. No właśnie widzę, jakie kolorowe to są. Ale wiesz co? Ale to nie wszystko, co mam dla ciebie. Jeszcze jest jakieś. Bo mam dla ciebie pewną taką kopertę. Już nie musiałeś mi uchować, co to jest. No, musisz sobie zobaczyć. Ej, Michał. Ty oszalałeś. Ej, ty serio oszalałeś? Co to jest? Takie małe, co nieco. Kupiłeś bilety? Kupiłem bilety, dokładnie. Ej, no szok, serio? Do Barcelony? No tak, tutaj tak piszę. O kurczę! I nie, ja nie wierzę. Ej, to są na serio? To jest jakaś ten? Ściema. Dobra, w Wordzie to napisałem. No nie, ale serio? No serio, ale tak. Serio lecimy? No tak, no. Ale co? Ale ej, dobra. Ale fajnie, no poczekaj, kiedy to jest? Dobra, jeszcze kiedy to jest? Kwiaty! No wiem, no już! I to jest zaraz po ślubie. Nie? Tak, zaraz po ślubie. Ale fajowo! I to jest ile? 5 dni? 4? 5? 5 dni. 5, bo my jakoś późno wracamy. 5 dni! O, mi się jeszcze marzyło Barcelona, ale to domu jak fajnie! Yeah. Ja też jadę, nie? Z tobą jak chcesz. No i myślę,
ja po prostu jeszcze do mnie chyba to nie dotarło. Jutro rano do ciebie dojdzie. Ja po prostu nie wierzę, ja zawsze chciałam polecieć do Barcelony, ale jakoś nigdy nie było okazji. No to leci. I nie, ja po prostu, ja nadal nie wierzę, nie? Serio, nawet teraz jakoś tak, ja nie wiem czemu mam wrażenie, że to jest ściema. I naprawdę, jakby mi ktoś prankował, to nie jest prank. To nie jest prank. Żaden prank, naprawdę. Widzowie twoi mogą powiedzieć. Ale ja się cieszę, i jako mega. I, ale naprawdę, ja po prostu, ja nadal nie wierzę, nie? Niby patrzę na to, ale po prostu nie wierzę. Podobno. Jeny! Jak to jest prawda, nie? To po prostu... Aaaa! Ale fajnie. Z Poznania. No my już z Poznania lecieliśmy, nie? Tak, już lecieliśmy. Nie, no po prostu to jest bajer. Barcelona. Pewnie twoi widzowie polecą z nami w aparacie. Tak? No, ale świetnie. Tak. Nie, ale powiem ci, że tego to ja się spodziewałam. Serio, nie spodziewałam się. Kwiaty w ogóle są... Ach, są przepiękne, tak pięknie pachną. Ale są niczym w porównaniu do Barcelony, nie, wiadomo. Nieprawda, nie. I daję do wody odłożyć, że pan zgniją się z radości. No, wazon zaraz jakiś przyniosę. Ale bajer, ej serio. Dobra, to weź, wiesz co, poczekaj, ja zaraz najwyżej wyciągnę jakiś wazon. A patrzcie, nie wiem czy widzieliście już w sumie. Ale patrzcie na to, na serio, Barcelona. Mega, ale ja się cieszę po prostu. Szok. Ale trochę nie dowierzam, nie? Serio, cały czas, bo... Nie wiem. Ja się w ogóle nie spodziewałam takiego prezentu, skąd ty to wymyśliłeś? Jak grom z jasnego nieba. No nie, w sensie nigdy w życiu bym nie pomyślała. Bo ja wam powiem, bo mi Michał powiedział ostatnio, że... bo coś tam rozmawialiśmy o moich prezentach, co ja bym chciała dostać i w ogóle. No i ja w sumie powiedziałam jakieś tam parę propozycji, co bym mogła dostać. Na co Michał mówi, że... No, że w takim razie on już coś tam niby zamówił, kupił coś i tylko powiedział, że mi da podpowiedź, że jest to, że to moje marzenie, powiedziałeś czy jak? Tak. Że to, że chyba to jest moje marzenie. I ja powiem w pierwszej chwili, teraz już wam mogę zdradzić, w pierwszej chwili pomyślałam, że to jest, wiesz co pomyślałam? Że to jest koncert Taylor Swift. Serio, bo ja zawsze chciałam pojechać, mieliśmy jechać w zeszłym roku, ale się nie udało. Ale Taylor Swift byłby lepszy, nie? Nie, nie, właśnie nie, mi się ten znacznie bardziej podoba, się cieszę, że Barcelona. Tylko mówię, po prostu do mnie to jeszcze serio nie dociera, bo ja też kiedyś mówiłam właśnie Michałowi, że ja nigdy nie byłam w Barcelonie, strasznie bym chciała pojechać i w ogóle. Prułaś i jakoś tak nie wyszło, nie? Że zawsze jak jechaliśmy, to jednak nie była to ta Barcelona, tylko gdzieś indziej jechaliśmy, a po prostu teraz jestem w szoku. Nie, i naprawdę, ja tak trochę podejrzewałam, tak sobie myślałam, a może ogarnąłeś jakiś koncert, nie? Że już nawet nie, że Taylor Swift, ale jakiś po prostu koncert inny, bo po prostu nigdzie ostatnio nie byliśmy. A tutaj po prostu... Nigdzie nie był. Nie, no szok, jestem w mega szoku. Barcelona, no... No najlepiej, no co tu dużo mówić, ale się nie mogę doczekać, ale będzie fajnie. Na pewno wam coś nagram. Michał tak się postarał z tymi kwiatkami, w ogóle ja się nie mogę na nie napatrzeć, bo ja uwielbiam, jak kwiaty są takie mega kolorowe, naprawdę, mi się to bardzo podoba i taki jeden szczegół, ja po prostu nie lubię róż, jakoś tak wiecie, no średnio lubię te kwiaty, więc zdecydowanie wolę dostać właśnie jakieś takie piękne, inne kompozycje, byle nie z różami, bo mnie trochę denerwuje, że one tak kłują, no... Po prostu nie jestem ich fanką. A tutaj mam po prostu każdy kolor, i różowy, i niebieski. Tu taka piękna czerwień, także one niesamowicie będą pachnieć. Już są wstawione w wazonie, także oby długo się trzymały. A tutaj zobaczcie, położyłam sobie cały ten wydruk, bo ja nadal w to nie wierzę, serio. Także wyjeżdżamy już 9 sierpnia, praktycznie szybciutko po naszym ślubie. Wylot mamy 12:35, oczywiście z Poznania, także bez problemu powinniśmy zdążyć na czas na lotnisko. No i na miejscu będziemy już o 15:00, także mega, ja się nie mogę doczekać, serio. Barcelona jest po prostu przepiękna, ja sobie odpaliłam jeszcze przed chwilą, wiecie, jakieś foteczki na Instagramie. Może wam coś wrzucę, żebyście sobie mogli popatrzeć tu albo tutaj, zaraz się okaże. I po prostu nie mogę się doczekać, naprawdę. Nie dosyć, że jeśli chodzi o samą architekturę, jest mnóstwo rzeczy, które chciałabym zobaczyć, to jeszcze
dodatkowo te piękne plaże. Jejciu, ja kocham wakacje, kocham wyjeżdżać, w ogóle podróżować po świecie w najróżniejsze zakątki, także się nie mogę doczekać i coś czuję, że to będzie naprawdę udany wyjazd, więc będzie super. A jeśli ktoś jest ciekawy, jak Laysol spędza urodziny, w sensie moje, proszę bardzo, o, standardowa pozycja, głęboka drzemka, oho, tak, tak, super się śpi, nie? Mhm. Łóżko wielkie, ale i tak za małe. No tak, no, śpi sobie jeszcze Laysol, co tam. Ale powiem Wam, że Michał się tak postarał, w ogóle był już rano w cukierni, kupił tort ciasteczkowy, przepyszny, nie będę go Wam otwierać, bo już trochę zjedliśmy i jest taki, wiecie, trochę nadszarpnięty, nie wygląda tak super, ale patrzcie na to, zdążyłam otworzyć lodówkę i wyjąć tort, a tam ktoś się chyba przebudził. Któż to taki? Kto to? Usłyszał dźwięk lodówki i nagle wielkie przebudzenie. Lejs, już się oblizujesz? Ty torta nie będziesz jeść, niestety. Albo w sumie nawet dla Ciebie to lepiej, ale my sobie na pewno później zjemy, bo jest po prostu przepyszny, ciasteczkowy jest najlepszy, naprawdę. W zeszłym roku robiłam tort taki bezowy, takie robiłam bezowe jakby ciastka, wiecie o co chodzi, że jest beza, tu jakaś jest przekładana kremem, owocami, na to znowu jest beza i taka jakby piętrowy taki mini torcik, powiedzmy. Z kolei chyba 2 lata temu robiłam tort mojito, który wyszedł przepyszny, aż byłam zaskoczona, naprawdę bardzo dobry wyszedł, a w tym roku, no jeszcze zobaczymy, czy będę coś piec, czy ostatecznie coś się zamówimy, także to się jeszcze okaże, w zależności od tego, ile będzie czasu. Wiecie co? Ja po prostu, ja cały czas nie dowierzam, serio, jakoś tak mnie Michał zaskoczył tym lotem, że do mnie po prostu to nie dociera, naprawdę, ja zawsze marzyłam o tym, żeby polecieć do Barcelony, z racji tego, że właśnie wszyscy, którzy tam byli, mówią, że tam jest jakiś taki niepowtarzalny klimat, tam po prostu trzeba pojechać, zobaczyć, przeżyć to i że podobno Barcelona znacznie lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach, także wszyscy ją polecają, to jest chyba taka miejscówka, o której nie słyszałam ani jednego słowa, ani jednego złego słowa, teraz dobrze powiedziałam. Także jestem strasznie ciekawa i mega się cieszę, mimo że serio ciągle mam takie, wiecie, z tyłu głowy, że może to jest prank jakiś czy coś, bo tak, tak nie do końca, po prostu jeszcze w to nie wierzę. Potrzebuję chyba jeszcze trochę czasu, żeby tak to do mnie dotarło, że my serio tam lecimy, że to nie jest, wiecie, jakiś żart, albo że a dobra, nie wiem, możemy zmienić plany, no nie mam pojęcia, po prostu nie do końca jeszcze to do mnie dotarło. Michał już mi powiedział, że jeszcze idziemy wieczorem na krewetki, a że krewetki kochamy oboje, po prostu uwielbiamy kreweteczki, to się mega cieszę, bo już mam na nie po prostu bardzo ochotę. A zresztą pewnie ci z Was, którzy mnie śledzą na Instagramie, to pewnie co nieco zobaczycie, bo ja już tam raczej nie będę brała ze sobą aparatu, ale telefon będzie pod ręką, także jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno, no, coś tam zobaczycie, jakieś przebłyski, coś wrzucę. A tymczasem, moi drodzy, chciałabym Wam naprawdę bardzo podziękować za dzisiejszy odcinek. Cieszę się, że ze mną jesteście, naprawdę. Jeszcze w ogóle, tak Wam zdradzę, ja będę robić taką, no, imprezę rodzinną, urodzinową w tym roku, bo wcześniej robiłam jeszcze imprezy takie dla znajomych, znacznie większe, ale w tym roku robię imprezę dla mojej najbliższej rodziny, także pewnie co nieco też Wam tutaj przemycę, ale to pewnie będzie taki odcinek w niedzielę, także jak jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, to koniecznie bądźcie ze mną w niedzielę o godzinie 15, wtedy zobaczycie ten odcinek, a teraz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się mocno, buziaki i do zobaczonka, pa pa!